Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. Po dzisiejszym, po kilkudniowym urlopie nagram dla was hashtag 7 odcinek z Burnrow Stars, jak gram swoim nowym zadymiarzem Leonem, którego trafiłem w nie karnecie zadymiarskim, lecz oczywiście w chromatycznych kredytach. Dzięki chromatycznym kredytom i za pomocą tego paska rozdzielczego w Brawl Stars. I co, cieszę się, że wróciłem, ale zanim to pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam Miniszym Wydupca, ja pozdrawiam najlepszą parę na świecie, Czerwoną Martynę oraz Cieplyszewa, Damiana Cieplyszewa, pozdrawiam Friza, pozdrawiam Petuloczeka, pozdrawiam Oskara, pozdrawiam Friza, pozdrawiam Wikucie, pozdrawiam Samona Gosterilej, pozdrawiam Krzysztofa Wakuła, pozdrawiam Oliwkę, pozdrawiam Iku, pozdrawiam Robaliniego Polaka, pozdrawiam Pomocne Jak Zdać, pozdrawiam Dwa Palce Żugajce, pozdrawiam Kevina, pozdrawiam Anakina, pozdrawiam Xmichu, pozdrawiam Rychu 2005, pozdrawiam Dzieło, pozdrawiam Bebzyciem, pozdrawiam Macielos 444, pozdrawiam Reloganie, pozdrawiam IGN Wycisk, pozdrawiam Haxer, pozdrawiam Kamila Steinbacha, pozdrawiam Alka Podkowę, pozdrawiam Hugo Kikocha, pozdrawiam Małgorzatę Ołup, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Kamila Steinbacha, pozdrawiam Kreciku, pozdrawiam Robaliniego Szepie 9696, pozdrawiam Robaliniego Live'a, pozdrawiam Jakuba Niekupę, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Sebastiana Antczaka, pozdrawiam Jakuba Szewczyka, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Solosa, pozdrawiam Alka Podkowę, pozdrawiam Gównaldiego, pozdrawiam Pazdana, pozdrawiam Dobrą Mordę, pozdrawiam Matrixa, pozdrawiam Hiszpana, pozdrawiam Simona Gosterilej, pozdrawiam Krystiana Kirchnera, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam PrzemX, pozdrawiam Krzysia z Rzeszowa, pozdrawiam Czemu Jajuch, pozdrawiam Cieplyszewa, pozdrawiam Reto, pozdrawiam Hejnego, pozdrawiam Stask 2226, pozdrawiam Anna Steiger, pozdrawiam Ziompę T, pozdrawiam Hatmana, pozdrawiam Przemka, pozdrawiam Mikołaja Smaciejowic i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz przechodzę dla was do Brawl Stars, specjalnie dla was. No to lecimy z tym. Siódmy odcinek z Burnrow Stars to oczywiście granie na wysokim poziomie, tak żeby przeciwnicy nie mieli z nami szans. Kupiłem go, zaraz powiem wam. Trafiłem go, znaczy się tutaj, w tym czymś, na ścianie sławy. Do drogi Star go trafiłem i teraz, jak widzicie, mam go i muszę nim grać. No to dzisiaj wykonamy tak, najpierw piłkę nożną, później nokaut, później zadymę pod siatką i na koniec oczywiście gorąca strefa. To zaczynamy piłkę nożną i zobaczycie, jakiego dobrego zadymiarza mam. Gramy przeciwko Quickowi, Janet i Willow. Przeciwko najlepszym też potrafię dobrze grać. Jeśli chodzi o filmik, to zawsze tak jest. Ciężko, ale może dam sobie radę. Ajajaj, szkoda. Ale właśnie o to chodzi. Tutaj muszę używać tego, żeby pokonać tych zadymiarzy. Kurde. Yeah.
zawsze na filmiku musi mi tak być ciężko. Pierwszy mecz zawsze jest ciężki. Zawsze tak jest. Ale następny mecz, jak się weźmie w garść, to wtedy można wygrać. A jak nie, to cały filmik przegrany. Praktycznie się bronimy, zobaczcie, ale nie tracimy przy tym goli. Na razie nie tracimy goli, to przynajmniej tyle. Kurde, no te zadymiarze powoli już mnie wkurzają. O, najbardziej te tu. O, i przegraliśmy. Ja pierdzielę. No to lecimy teraz do następnego meczu. Zobaczycie, na co go stać. Jeden mecz przegrany, ale to nie oznacza, że cały filmik będzie przegrany. Nie, 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 nie tym razem. Bierzemy teraz knockout. Lecimy na knockout. Przynajmniej może jedna rzecz mi się uda. W knockoutcie wygram. Na filmiku zawsze jest mi ciężej. Ale mówię wam, Leon jest jeszcze lepszy niż Mandy. I zaraz wam to udowodnię, pokonując ją. Załatwiłem. O, ile załatwiła Mandy za mnie. A jednak wygraliśmy. Szybka wygrana. I o to chodzi. Mandy ze mną przegrała. To teraz szybki mecz. Gdzie indziej. Teraz zadyma pod siatką. Lecimy. I trochę se nabije pucharków do rangi. Gramy przeciwko Boosterowi, Serge'owi i Tickowi. Dobrze, dobrze. Jest wszystko okej. No, ty skurczybyku. No to tu jak nic przegramy, bo zobaczcie, jak tutaj napierdzielają na nas. O nie, ty Reloganie, zostaw mnie! No bronią się dalej. Cholernie ciężko jest wygrać. No!
No tu dla nas się niedobrze skończyło. Mówię wam, tu jest cholernie ciężko wygrać, bo zadymiarze przeszkadzają. To ja też im będę przeszkadzał, na przykład w gorącej strefie, pojedynki z chrząszczami. Lecimy. I to ostatni etap na drodze końca tego filmiku. I zobaczycie, udostępnię to na YouTube i będzie śmigało po internecie. Gramy przeciwko Boosterowi, Jackie i Gusowi. Ale cieszycie się, że wróciłem po urlopie? Napiszcie w komentarzu i powiedzcie, co o tym sądzicie, że wróciłem. Ocencie i jeszcze ocencie, jak się wam podobał ten filmik. Bo według mnie 10 na 10 to było naprawdę wielkie cudo kinematografii, którą sam stworzyłem. Naprawdę, powinniście mnie pochwalić. A może przynajmniej tutaj wygram w gorącej strefie. Bo zobaczcie, gramy znakomicie. I prawie, że jesteśmy tutaj nie do zdarcia, tylko tej piłki nożnej mi szkoda. Cofnij się. Ale tak w ogóle cieszę się, że już wróciłem na YouTube, bo to odpoczywanie dało mi to trochę do myślenia. I wiecie co? Już przemyślałem i teraz będę nagrywał same dobre filmiki dla was. Będę nagrywał dla was i ocenki i tak dalej i ocenianie wszystkiego, co chcecie. Proszę bardzo, tylko wymyślajcie mądrze, a nie głupio. No i proszę, wygadałem się i mamy 100%. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek po urlopie w hashtag 7 odcinku z Brawl Stars, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, moje kochane mordy.